Dzień dobry. Dzisiaj wykonywałem zabieg artroplastyki. Jest to operacja, która polega na usunięciu krążka międzykręgowego, w tym przypadku w odcinku szyjnym kręgosłupa i wprowadzeniu w to miejsce ruchomej protezy dysku. Jest to alternatywa do tak zwanej artrodezy, czyli zabiegu usztywniającego segment kręgosłupa, pozbawiając go ruchomości. Zachowanie ruchomości w kręgosłupie szyjnym umożliwia przywrócenie fizjologicznego ruchu w kręgosłupie szyjnym oraz daje lepsze długotrwałe efekty, skróca czas rekonwalescencji po operacji. Dzisiejsza pacjentka miała dwupoziomową dyskopatię szyjną i na tych dwóch poziomach wykorzystaliśmy właśnie technikę ruchomych protez dysku, czyli artroplastyki.